Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, i zapraszam do partii Mistrza Świata z Janem Krzysztofem Dudą. Świeżutka partia z 19 marca, która miała miejsce online. Tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jest to turniej z cyklu Chess Tour Meltwater Championship. I tutaj ciekawostka. Bardzo duża pula nagród w tym turnieju milion 600 tysięcy dolarów w całym cyklu. I ciekawe jest to, że za wygranie to jest partia eliminacyjna i właśnie w turnieju eliminacyjnym za wygranie partii Dostaje się 750 dolarów, a za remis y, aż 250 za porażkę nic i to premiuje przede wszystkim y, grę na wygraną. To jest y, ciekawy format, y, kusząca propozycja. Y, no a y, kasa duża, jakby nie była, ale dla takich zawodowców, no to tam jest pewnie y, taka kropelka w morzu, aczkolwiek może też nie do przesady. Moi drodzy, nieważne y, tutaj, finanse szachowe. Przejdźmy do partii, gdzie Jan Krzysztof Duda mierzy się z mistrzem świata. Warto na pewno zwrócić uwagę. Uwaga, jak to się wszystko toczyło. I mistrz świata rozpoczął ruchem skoczek F3, D5 Janek, G3. Widzimy Magnus tutaj. Y ustawia domek, pewnie nie chce wchodzić jakieś teoretyczne ścieżki. Dla niego to jest na plus, bo on szachy bardzo dobrze rozumie, więc nie musi grać totalnej teorii. Goniec g4. Bardzo ciekawy ruch, który gra się często i ten goniec za tego skoczka, jak się wymieni, to jest dobry układ czarnymi, bo często stawia się tutaj pionka na e6, na c6, czyli pionki stojące na białych polach bardzo dobrą ścianę tutaj e, bardzo dobrą ścianę ustawiają dla tego gońca z g2. I ciężko się będzie przebijać Zresztą to jest normalny ruch Nie boimy się skoczka E5 Bo Goniec na F5 i gramy normalnie dalej w szachy Tak jak tutaj w partii Goniec jednak zagrał na G2 E6 Janek C4, czyli próba tutaj szarpnięcia centrum Na co czarne spokojnie C6 No i tutaj Magnus wybił od razu I w tej sytuacji bardzo fajnie Janek zagrywa, zresztą on jest bardzo dobrze tu przygotowany i chyba jest w niezłej formie. Oby ta forma się utrzymała do 17 czerwca, gdzie startuje turniej pretendentów, trzymamy kciuki. Goniec zbił w tej sytuacji skoczka. Bardzo ładna wymiana, dlatego że ten skoczek już tutaj do centrum sobie nie pójdzie, nie będzie przeszkadzał i pionek z C zbija na D5. Plan czarnych na pewno jest taki, żeby partii nie przegrać i to będzie dobry wynik dla Janka. Nie ukrywajmy tego. No ale partia dalej trwa i myślę, że jakbym miał wybierać w ciemno, jakim kolorem chcę tu grać, to no bole chyba czarne jednak, bliżej tutaj jest migrać grać czarnymi, aczkolwiek białymi jak najbardziej, to jest pozycja równa. Ruszada ze strony białych, skoczek na C6, D4, czyli aktywnie w centrum trzeba grać, skoczek F6, nie są to jakieś wybitnie trudne ruchy z jednej i z drugiej strony, póki co skoczek C3, goniec E7, E3, no właśnie, widzimy, że też Magnus nie wyprowadza sobie gońca na przykład na F4. Mo można by było to zrobić, ale próbuje jednak grać trochę inaczej, zachować gońca na D2. Może mu się tu przyda na skrzydle hetmańskim. E, I Roszada. Zwróćmy uwagę na tę sytuację. Tu jeszcze nie zagrywa na D2. E, wszystkie figury są rozwinięte. Mówię o lekkich figurach. I bardzo ważna rzecz u czarnych to warto sobie taki obrazek zakodować w pamięci, że nie ma białopolowego gońca u czarnych. To jest plus. To jest plus dla Janka, dlatego że często, na przykład, w obronie francuskiej taki goniec zostaje i nie wiadomo, co z nim zrobić. A tutaj swoboda gry wszystkich figur czarnych, skoczki w gotowości i goniec lawiruje tutaj sobie fajnie między pionkami stojącymi na białych polach. Hetman zagrywa na D7. Plan czarnych jest teraz taki, aby ustawić wieżę na wolnej linii. No bo szukamy jakiejkolwiek aktywności i ją łapiemy. Tutaj go, Hetman zagrywa na A4, wieża z F na C8, wieża z F na C1 normalne ruchy z jednej i z drugiej strony, nie wymagającego naprawdę dużego komentarza i w tej sytuacji tak naprawdę jedna i druga strona będzie próbowała manewrować swoimi figurami. Janek zagrywa skoczkiem na e8, ten skoczek może się przerzucić na d6, dosyć ciekawie będzie tutaj stał, jego zasięg będzie zdecydowanie lepszy na polu d6. Skoczek e2, Magnus robi podobne rzeczy, bierze c7, król g2, to są takie ruchy, spokojnie, spokojnie sobie tutaj manewrujemy skoczek D6, skoczek F4 i skoczek od razu zagrywa na C4 z atakiem na gońca, no więc goniec na C3 i w tej sytuacji Janek postanowił zagrać nieco agresywniej ale to jest fajne, bo widać, że nie gra typowo na remis tylko próbuje swoich sił i szuka zaczepki z Magnusem jest oczywiście bardzo ciężko to zrobić gdyż Magnus jest no, maszyną taką do liczenia wariantów tak to trzeba nazwać i tutaj Janek zagrywa B5. Oddaje pionka. Zobaczcie, Hetman może zbić. Janek oddaje pionka. Jeżeli Hetman by uciekł, no to czarne przechwyciłyby potężną inicjatywę, grając potem na przykład ruch B4, i wszystko by też się zaczęło pięknie rozgrywać na skrzydle. Można było spokojnie zagrać zamiast B5. Można by było oczywiście wieża AC8 i kontynuować spokojną grę. Ale jak to Janek? Bardzo dobrze. Cieszy nas ten fakt, że próbuje gryźć przeciwnika. Hetman zbił. Wieża B8. Hetman wrócił na A4 i skoczek zbija na B2. Nie ma tutaj jakichś wielkich filozofii, zwykłe wymiany następują. Pionek jest odbity, wieża z aktywnością, ale tak naprawdę ta aktywność za wiele się nie zdała, bo nic się kompletnie w tej sytuacji nie dzieje. Symetria w pionach i figury dobrze ustawione z jednej i z drugiej strony. Skoczek na D3 zagrał Magnus, wieża na B8. Skoczek na C5. Od razu też przycisnął Magnus przy okazji, gdy miał taką szansę. Goniec jak najbardziej wybił. No pionkiem nie możemy wybić, bo ten pionek będzie słabością. Tutaj wieża zdecydowanie zagrywa na C5. I skoczek E7 widzimy. Janek próbuje wymian. No i te wymiany się tutaj e, wyklarują dosyć szybko, dlatego, że i tutaj jest wymiana na Hetmana, e, wymiana na wieżę, więc coś trzeba wybrać. Magnus wybienia. E, ja też nie zagłębiam się za dużo w te pozycje, bo tu się naprawdę nic wielkiego nie dzieje póki co. E, I po prostu zobaczmy sobie, jak to dalej nastąpiło. A4, czyli podciągamy, staramy się tutaj pionka bardziej podciągnąć do góry. Wieża na B2 znajduje aktywność, na co H4 następuje. To są takie też ruchy spokojne, wyczekujące, poprawiające trochę swoje położenie. G6, lufcik zawsze się przyda. Posunięcie G4. No i teraz Janek zagrywa ruch, który jest bardzo ciekawy. Gdy się troszeczkę zagłębimy, nie, nie jest aż tak bardzo trudny. Ale wymaga sporej odwagi, jest to posunięcie h5, ruch ciekawy, bo zwróćmy uwagę, że przecież można zbić pionka z afriką, nie do końca. W tej, w tej pozycji wieża zagrała z a na c1, ale jeżeli pionek by zbił na h4, no to tutaj biały mogły mieć spore kłopoty wbrew pozorom, bo skoczek f5 wjeżdża. No, i zwróćmy uwagę, że pionek, jakby na przykład zbił na G6, no to by się tutaj partia mogła źle skończyć dla Magnusa. Mogłaby, bo to jeszcze nie jest takie oczywiste. Oczywi oczywiście bicie na H4 jest obowiązkiem, król G3. No i można oczywiście zbić na G6 z równą grą, ale można też zagrać skoczek F5 z powrotem. I okazuje się, że król G2 nie można, bo jest plaśnięcie na E3 i czarne praktycznie wygrywają te pozycje. Tutaj pionki się strasznie rozsypują. Więc w tej sytuacji król na H3 prawdopodobnie musiałby nastąpić i wieża F2, ale też tutaj myślę, że po prostu pozycja czarnymi jest już bardzo atrakcyjna. No więc Magnus nie mógł sobie na takie rzeczy pozwolić typu bicie, więc zagrał wieżą AC1, czyli szuka cały czas aktywności. No i tutaj Janek wybija na G4, Goniec zbija na G4. I można by powiedzieć, że czarne przechwyciły małą inicjatywę ze względu na słabego pionka na H4, ale nie do końca on jest słaby. To tylko pozory, dlatego że pionek zawsze może zagrać sobie na H5. No tutaj zawodnicy mają wszystko pod kontrolą, mówiąc, mówiąc wprost. Król G7 ten ruch się zawsze przyda, troszeczkę bliżej centrum. A5 ze strony białych, Król F6 jeszcze bliżej. Wieża C7. No i na dobrą sprawę można by było zagrać wieża B7 i nic się tutaj Jankowi by nie działo. E, nic złego by się nie zadziało, jednak Janek postanowił zagrać aktywnie, czyli wybić, wybić. E, znaczy, aktywnie, czyli forsownie troszeczkę, bo wieża A2 i grozi wzięcie piona, więc ruch wymuszony to wieża A7, skoczek C6, wieża C7, skoczek zbija i wieża znowu związuje tutaj na linii A. Skoczka, więc trzeba tak zagrać, żeby było odejście skoczka możliwe. I Janek zagrywa wieża na A3. Na co Magnus? H5. Oczywiście można by było tutaj prowadzić głębsze analizy, ale myślę, że pozycja jest względnie prosta. No, wybić za bardzo nie wolno, bo goniec zbija i na F7 tutaj byłyby niestety ataki. No więc skoczek C4 rozwiązuje wiele problemów. Magnus wybił, skoczek wybił. HG król zbił na G6. No i wi wi widać, że pozycja robi się Remisowa, ale goniec jeszcze zagrywa na E2. E, tutaj panowie grają na pewno do gołych króli. Magnus nie zgadza się tak po prostu na remis e, i zagrywa tutaj Janek, król G5, goniec D3. Zwróćmy uwagę, że goniec odciął skoczka, tylko że ten skoczek. Zagrywa na C4. I tu też trzeba po prostu policzyć pionkówkę, które. Pionkówki zwykle są takie trochę trudne do liczenia, ale no na tym poziomie trzeba mieć to opanowane. Skoczek zagrywa na C4. I teraz zwróćmy uwagę, co by było, jakby goniec zbił na C4. W tej pozycji byłby remis, ale trzeba też wiedzieć, jak zareagować. Król na F3 wyżej. Pionek F5, dosyć istotny ruch, żeby te pionki były trochę wyżej ustawione. No i król E2 musi zmierzać do tego pionka, oczywiście. Król G4, tu by mógł nastąpić na przykład szach. Król G3, no i tutaj E4. Wielkiej filozofii nie ma w tej sytuacji. Król F4 oczywiście musi być blisko pionków. D5 bicie, bicie, król, e, nie wiem, D6 można zagrać i to jest teoretycznie oczywiście remis. W tej sytuacji, jak już jesteśmy przy takiej końcówce dla osób początkujących, pokażę, jak zremisować to pozycję białymi. Otóż król musi się zawsze tak zachowywać, żeby stawać naprzeciwko króla na opozycji. I jak pionek się doprowadza do samego końca, idziemy królem sobie na C1. Bo jak król zagrywa czy na B3, czy na D3, to zawsze stajemy na opozycji. I na końcu jest pad albo strata pionka. To tak przy okazji. W tej sytuacji Magnus zagrał król G3, skoczek na D6. No i tutaj możemy spokojnie powiedzieć, że pozycja jest remisowa. Tu panowie zagrali sobie jeszcze te, takie posunięcia. Poszło wybicie. I tutaj Janek sprytnie zbił na E4. Goniec zbił, pionek zbił. A goniec zagrał na C2. E4, goniec zbił. No i zgodzono się oczywiście, znaczy no powstał remis na szachownicy, także taka dosyć solidna partia ze strony naszego super arcymistrza co napawa dużą nadzieją, a przy okazji kończąc materiał zachęcam do zakupów na szachowo.pl, gdzie na hasło, na kotrabatowy pan szachuś macie 10% zniżki wszystko macie w opisie filmu i w komentarzu dzięki serdeczne, L również polecam pobranie darmowego e-booka dla głównie osobom przyda się osobom początkującym, dzięki serdeczne Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego razu, cześć.